i znalazł się autobus 808. Właśnie jedzie na Dziesięcin. Patrzę, że na 19407 też chyba z włączoną klimą jeździ. Dzień dobry, 25 lipca 2024, witam w kolejnym odcinku Dziennika Kierowcy. Jak widać, dzisiaj pogoda nieco inna, a ja wyruszam na wycieczkę. Wycieczka będzie między ulicą Sybiraków a ulicą Hallera. Czyli tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, spotkanie z linią 5. Jakże utęsknioną. A jutro, tak skoro już jesteśmy przy utęsknionych liniach, kolejna utęskniona linia, wyczekiwana dawno. Linia 26, której dawno nie było. Powiedzmy. Tak to się układa, tak to się plecie i tak to wygląda. Tak czy siak, jedziemy dzisiaj do pracy. 13:54 chyba dokładnie jest zmiana. Pracujemy ponad 9 godzin znowu, tym razem na linii 5. Jadę, jak widzicie, najpierw do zajezdni po samochód zmiennika, a później polecę na zmianę. Zmianę zrobimy jak zwykle na osiedlu Piasta, tam jest wygodniej. Na spokojnie można się zmienić, nie trzeba gdzieś w strachu stać na przystanku, przeszkadzając przy okazji innym w normalnym poruszaniu się. Spokojny dzień się zapowiada, ponieważ dzisiaj mamy środę, środek tygodnia. Co prawda mamy wakacje, ale jak widzicie, pogoda też się troszkę skaszaniła, więc nie będzie aż tak gorąco. No ale w związku z tym, że pogoda gorsza, to może być z kolei więc większy ruch na mieście, bo ludzie zamiast na plaży będą po mieście łazić. Tyle tylko, że tak naprawdę dzisiaj po mieście łazić, to gdzie można po mieście łazić? W galerii handlowej. A w sumie w galerii handlowej to mi ruch nie przeszkadza. Co najwyżej będą dojeżdżać do tych galerii handlowych. Poczekamy, zobaczymy. Na razie czekam na zielone. Także zapraszam na dzień dzisiejszy i lecimy na Piasta. No to witam już z osiedla Piasta. Przed nami przystanek, tam schowany w drzewach. Zaraz idę na przystanek, ale taka myśl mnie naszła, jak jechałem przez miasto i patrzyłem, co się dzieje na mieście. Jest dokładnie tak, jak się mówi, kiedy w marcu jest 15 stopni na plusie, to wszyscy śmigają już z krótkim rękawkiem, znaczy wszyscy, no młodzi przeważnie, nie? Chcąc pokazać, że jest tak bardzo ciepło przy 15 stopniach w marcu, już chodzą z krótkimi rękawkami. A dzisiaj wyobraźcie sobie, jest 23, 22, 24, zależy w którym rejonie miasta albo w którym momencie. W każdym razie około 20 stopni jest na podwórku i wyobraźcie sobie, że ludzie już w kurtkach chodzą. Tak żeśmy się przyzwyczaili do upałów i przywykli, że teraz przy 20 stopniach nosimy kurtki. A ja dzisiaj się ubrałem na krótko. Nawet nie wziąłem ze sobą kurtki ani parasolki, nic. Mam nadzieję, że jakoś dotrwam i dojadę do domu po pracy. Także idziemy do pracy. 9 godzin i 40 minut chyba jest przed nami, jak się nie mylę. Niektórzy ludzie to mnie zaskakują. Pani wsiadła przy kościele po to, żeby przyjechać na końcówkę, wsiąść znowu i podjechać jeden przystanek i wysiąść przed kościołem. Nie wiem za bardzo, o co pani walczy, no ale to już nie mój problem, że tak powiem. 14:11 jesteśmy na trasie. Nawet nie chcę mi się liczyć, ile jest kółek. Tyle jest kółek. Chyba z 7. Czekajcie, policzę, tylko muszę się zatrzymać, bo mi obraz miga przed oczami.
Wiecie, jak się siedzi na fotelu pneumatycznym, w latacie góra-dół, a tu kartka stoi w miejscu, weź policz ilość kółek. Zaraz wam powiem, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć i pół kółka. Także teraz te pół kółka, które robimy, to jest te pół, a potem jeszcze sześć zostanie do zrobienia. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Sześć kółek i trzy przerwy na kanapkę. Pierwsza o 17.23, a ostatnia o 18.58 chyba, tak? Tak. Taki oto rozkład dzisiaj. Jeździliśmy już nim, chyba nawet właśnie w wakacje. Bo jak na złość, w wakacje tej piątki jest sporo. Znaczy, może w sumie nie na złość, bo lepiej w wakacje, jak w ciągu roku, kiedy jest większy ruch. Zatem lecimy na dziesięciny po raz pierwszy. Zobaczymy, jak wygląda dzisiaj miasto z punktu widzenia linii 5. No tak wygląda ulica Pałacowa o 14.20 mniej więcej. Małe spóźnienie, bo pewna mistrzyni kierownicy postawiła samochód sobie na środku. Pomimo tego, że jest parking, to jej się nie chciało wjeżdżać na parking, postawiła go wzdłuż krawężnika, nawet nie wjeżdżając na chodnik i sobie poszła gdzieś. A co? Pani Mercedesem to przecież żaden problem, nie? Można sobie postawić. Niech się inni martwią. No ale na szczęście do tej pory jeszcze ruch jest niewielki, więc po chwili wyruszyliśmy dalej. No, że na ulicy Skorupskiej, Słonimskiej to ta droga jest raczej wąska, więc nawet głupie wyminięcie czasami jest problematyczne. Jak z naprzeciwka nikt nas nie przepuści. No dobrze. Jesteśmy na Pałacowej. Ruch niewielki jak na razie. Niewiele większy będzie w godzinach szczytu. Także lecimy do centrum. No jeszcze radio przeciszyć. Jesteśmy na ulicy Piłsudskiego. Jest 7 minut po 15. Jeszcze teoretycznie szczyt popołudniowy się nie zaczął. No i też nie za bardzo widać tutaj duży ruch specjalnie w centrum. Na pewno jest większy niż na jakichś bocznych uliczkach, ale to nie jest jeszcze jakaś tam tragedia. Jedziemy o czasie. Na przystankach w miarę normalnie. Tutaj też jakiś specjalnie tłoku nie widać. Chociaż tu jak się patrzy teraz od strony Gołębieskiego, ile samochodów jedzie, to można by pomyśleć, że jednak ruch jest duży. No ale w końcu to centrum miasta, to już w środę o godzinie 15.20 nie będzie, 15.08 nie będzie pusto. Ludzie na przystanku też czekają, no bo jednak ktoś jeździ, nawet i w wakacje. Tak do godziny 16 to jeszcze ludzie starsi będą podróżować, a później to już pojedyncze osoby. Zaraz jeszcze zobaczymy, jak tam na Skorupskiej i na Słonimskiej. Taki punkt odniesienia na linii 5. Tu przed rondem Lucy korka nie ma. To, co jedzie teraz, to ciąg pojazdów, który ruszył po prostu ze światem. A tu się zakorkowało. Jeszcze potężny Mercedes tu wjechał. Ale może jakoś się wydostaniemy. Jeszcze nie ma linii nawet na asfalcie, więc tak naprawdę nie wiadomo. Tak. Jedno wielkie wymijanie. No, i gdzie ty chcesz jechać, człowieku? No. Sam nie wiesz, gdzie ty chcesz jechać. Linii na asfalcie nie ma, ludzie się gubią. No, jeszcze na razie spokój na Słonimskiej. Do miejsca strategicznego dla linii 5, czyli Pałacowa i Słonimska. Mamy godzinę 15.31, czyli można powiedzieć, startują godziny szczytu. Urzędnicy powoli będą kończyć pracę, zaczynają wyjeżdżać tutaj z tego biurowca i zaczyna się korek tworzyć. Ale dzisiaj, tak jak ostatnio, jak jeździliśmy, specjalnie tego korka nie widać. No, tu patrzę, niektórzy to, żeby mogli, to by jeździli po chodniku jeszcze najlepiej.
niektórzy to, nie wiem, jak nie trzeba, to jadą blisko prawej strony. Jak trzeba, to kurde, jadą blisko osi jezdni. Nie wiadomo po co. Tak to właśnie jest. To wszystko przez wyjazd z urzędu. Tu z osiedla, tam gdzieś może jeszcze jakieś firmy są, które też pracują do 15.30. Nie wiem, zobaczcie, akurat tworzy się takie oto takie zamieszanie. Jeszcze do tego piesi dołączają, bo z urzędu wychodzą też ludzie piechotą. Tylko to powinna być jazda bez trzymanki, a nie. Jedź, chłopie, nie przepuszczaj wszystkich, bo ty masz pierwszeństwo, to po pierwsze. Po drugie, tak świata nie zbawisz w ten sposób. Korek się tworzy właśnie przez to. Szybciej przejedziemy, to i z bocznych uliczek szybciej wyjadą. Kiedy można, to można przepuścić, oczywiście. Ale nie tak, że wszyscy będą stali, mając pierwszeństwo, on będzie stał i przepuszczał wszystkich z bocznej uliczki. No to zobaczcie, jak gęsto się zrobiło już. No. No to wszystko z górki zjeżdża tutaj, dlatego tak się korkuje. Jeszcze, żeby tam nie było ronda, tylko światła i to wszystko tak ruszyło, to by to inaczej wszystko wyglądało. No tak podejrzewam, że nawet jak się zielony zapali, to nie będzie gdzie jechać. Bo 21 musi wjechać na przystanek. Mamy czas niby, ale wiecie, to nie chodzi o czas, tylko chodzi o to, żeby normalnie przejechać. Także lecimy w te godziny szczytu. O, już się opróżniło się trochę, na szczęście. Także będzie gdzie pojechać, mam nadzieję. Ulica Lipowa i Malmeda. Skrzyżowanie. 15.41. Tutaj przybierze z Krakowa oczywiście elegancko. No i co? Pięknie. Pewnie w Krakowie są inne przepisy. Tam z prawej strony nie ma pierwszeństwa. Tylko ten co skręca w lewo, to ma pierwszeństwo. Nie ten, co jedzie na wprost albo skręca w prawo, tak jak ja. Teraz co? Jakieś manewry będą? Ale znak zobaczył, że skręcać nie można. Może dlatego, że samochody wyjechały z bocznej uliczki, bo tu ostatnio też pewna pani wpasowała się pod zakaz. Tyle, że chyba się w ostatniej chwili opamiętała. No i tak powoli do przodu jedziemy. Korka zbytnio nie ma, jest godzina 15.42. Następnym kółkiem będziemy jechać mniej więcej za godzinę, czyli będzie 16.42. Wyruszamy z Halera i powiem wam, że się ciepło zrobiło. Miało być chłodniej dzisiaj, miało być pochmurno, a tymczasem zrobiło się ciepło. 25 stopni, musiałem klimę włączyć. Się zrobiło duszno w autobusie. Także zrobimy kółeczko. Zrobimy sobie kółeczko na klimatyzacji, no a później dalej zobaczymy, jak to będzie z temperaturką. Słońce wyszło po prostu. Miało nie być. Miało być chłodniej, a jest jak zwykle odwrotnie niż miało być. Lecimy na Sybiraków. Tutaj kierowcy tu mają wielki dylemat, bo zapaliło im się zielone, a oni tutaj muszą kierowcę przepuścić. I niektórzy mają z tym wielki problem. Ale ja staram się szybko uciekać, zawsze jak mnie wpuszczą. A niektórzy, jak widać, starają się chyba komuś drogę wyjechać. Tymczasem i tak czerwone, więc nie ma co się spieszyć.
przystanek Wierzbowa, Antoniukowska, a właściwie Antoniukowska, Wierzbowa. Właściwie nie, Antoniukowska, Wierzbowa. Następnie to Antoniukowska, Knyszyńska. Zobaczcie, jest godzina 16.18, na Antoniukowskiej też nie widać w ogóle, żeby to były godziny szczytu, także wcale nie jest tak źle. Jedziemy zatem do centrum, teraz od drugiej strony. Nasza linia 5 słynie z tego, że ma krótką trasę, pół godzinki w jedną, pół godzinki w drugą i tak trzeba jeszcze trochę poganiać. Do zrobienia jeszcze mamy 5 kółek łącznie z tym. Na Lipowej jak pusto, aż niedowierzanie po tej porze, tak pusto. Większy ruch jest wieczorem jak w ciągu dnia. I do tego czerwone światełko. Tymczasem jeden z Was tutaj prowadzi relację na żywo z autobusu. Pozdrawiamy wszystkich widzów. I jedziemy dalej. Jesteśmy na Pałacowej drugą stronę. Przed chwilą przejeżdżałem tutaj przez rondo Lucy i pod urzędem miejskim jakaś akcja straży miejskiej jakimś busem zatarasował cały chodnik i tam patrzę na bulajach, straż miejska stoi, prawdopodobnie wymierzają sprawiedliwość. Ja rozumiem jeszcze osobówką postawić, ale postawić wielkiego busa to po prostu lekka przesada, że tak powiem. No my lecimy na Sybiraków po raz kolejny. Jeszcze 5 razy tutaj będziemy dzisiaj, tak? Czy 4? Oprócz tego to jeszcze 4 razy dzisiaj przyjedziemy na Sybiraków. Przed nami 28. Będziemy w konwoju jechać. Kurde, włączyłem klimę, to się schłodziło na podwórku. 23 stopnie i nie wiem teraz wyłączać, włączać. Kółko zrobię. Znaczy do Sybiraków dojadę na klimatyzacji, a później zobaczymy. Ale powiem Wam, że bez klimy to duszno w autobusie jest, nawet przy otwartym oknie. Bo na podwórku, wbrew pozorom, też wcale nie jest tak chłodno. Jest duszno. Nie wiem, dlaczego niektórzy chodzą w kurtkach nawet, widziałem dzisiaj, w bluzach, w kurtkach i jeszcze w długich spodniach. Jesteśmy na przystanku Mieszka pierwszego apteka i to jest chyba kolejny przystanek, który trzeba będzie zaktualizować, bo jeszcze się przyjrzę dokładnie, ale wydaje mi się, że już apteka została zlikwidowana tutaj i teraz trzeba będzie zmienić nazwę przystanku. Bo już apteki nie ma, no chyba, że jakiś inny właściciel może aptekę otworzy, nie wiem, jak to teraz tam jest. Kiedyś to otwierały się apteki na potęgę, a teraz chyba trzeba jakieś tam spełnić normy. Także może być kolejny przystanek do aktualizacji. A skąd tu tyle od samochodów? Wszyscy jadą chyba na zakupy. Na 41 wyjeżdżamy z Hallera. Pierwsza dzisiaj przerwa na kanapkę przeszła do historii. Jedziemy na ciąg dalszy. Ale oczywiście pojechać nie możemy, bo mamy czerwone. 359 naprzeciwka. A gdzieś mi zginął jeden autobus, który dzisiaj jeździł, jakoś nie mogę go... 808, czyżby on trochę za wcześnie, żeby zjechał jeszcze, nawet gdyby był na Zielonej, nie wiem. Na Zielonej to chyba 359 jest właśnie, coś mi się zdaje. Albo ja po prostu go minąłem w momencie, kiedy ja jechałem przez Białówny, to on może jechał wtedy przez Malmeda i Piłsudskiego i tam się musieliśmy gdzieś minąć. No nic, w każdym razie lecimy na Sybiraków na kolejną przerwę, na kanapeczkę i później zostanie jeszcze jedna tutaj na dziesięcinę. Jak na razie ludzików coraz mniej dosłownie. Dzisiaj jest środa, więc ciekawy jaki będzie wieczór.
wieczór w mieście. W miarę ciepło jest, więc nie powinno być tak pusto wcale. To jakaś akcja policji była pod rzemieślnikiem, nie wiem o co tam chodziło. Możliwe, że ktoś, może jakieś dziecko w samochodzie zamknięte czy coś, bo tam coś policjanci dookoła samochodu biegali. Szyby były przymknięte w Mercedesie. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Zaraz zobaczymy, ale już chyba ich nie ma, bo nie błyska nic. Chyba już nie ma nikogo. A może po prostu jakaś kontrola tylko. W każdym razie nie widać już. Jedziemy dalej w takim razie. No i znalazł się autobus 808. Właśnie jedzie na 10 in. Patrzę, że na 19407 też chyba z włączoną klimą jeździ, bo ze skraplacza woda kapie, więc i okna pozamykane, więc pewnie też jeżdżą na klimatyzacji włączonej, bo nie wiadomo dzisiaj jak się zachować, bo jest duszno, ale nie jest tak gorąco wcale, nie ma takiej wysokiej temperatury. Jest 23 stopnie w tej chwili. Także nie wiadomo co zrobić, bo żeby trochę powietrze osuszyć, to trzeba i tak klimę włączyć. Przynajmniej tak sobie robię zawsze u siebie w osobówce. Bo jest czasami właśnie tak jak dzisiaj, że jest parno, gorąco. Znaczy w sensie jest duża wilgotność, ale nie jest aż tak gorąco. Nie jest suche powietrze, tylko wilgotne. I żeby sobie osuszyć powietrze, to można właśnie w tym celu użyć klimatyzacji. O, i nawet machają do nas. Zobaczcie, 407 pasażerki zachwycone jakieś. Miłośniczki komunikacji miejskiej. Już mi ręka boli od machania. Muszę jakoś kierować jeszcze. Schowały się za nalepką. Tyle tylko, że zaraz nasze drogi się rozejdą niestety, bo pojadą sobie w dół, a my prosto na Lipową. A, one do miłośników machają, którzy z tyłu siedzą. Wszystko jasne. Ja tu myślałem, że to do kierowcy. 17.52 jedziemy na Sybiraków. Jeszcze 4 kółeczka nam zostały, łącznie z tym. Machajcie, machajcie, bo musimy się pożegnać. Jesteśmy na Białówny. Tak a propos rynku Kościuszki, to dzisiaj na rynku Kościuszki coś, jakiś festyn chyba był, bo widziałem tam jakieś budki stoją, takie jakby stragany, niestragany, coś takiego. I teraz chyba stamtąd barierki pozabierali, bo jechał samochód, stamtąd wyjechał akurat. Także dzisiaj coś tam było nawet. Człowiek nie kumaty za bardzo, co tam się dzieje. Ja myślę, tam policja wcześniej błyskała i straż miejska stała, widziałem. Myślałem, że może tak coś się dzieje. Tymczasem okazało się, że tam były jakieś dzisiaj jakiś festyn, czy po prostu jakieś sprzedaż czegoś, nie wiem co tam było. W każdym razie stąd te całe zamieszanie. No my zmierzamy na Halera, jest 18.40. Jeszcze jedna przerwa nam została i później zostaną nam jeszcze 3 kółka już bez przerw kanapkowych. Także lecimy. Mamy zielone i w drogę. Na ulicy Antoniukowskiej, właściwie przy zjeździe z wiaduktu Dąbrowskiego w stronę Antoniukowskiej, przy samej bramie od gastronomika od jakiegoś czasu ustawiają się radiowozy policyjne, które zatrzymują rowerzystów jadących z wiaduktu po chodniku.
Tam jest taka sytuacja, że na chodniku, jak wiadomo, rowerem nie wolno jeździć. No chyba, że się jedzie razem z dzieckiem, no to wtedy inna sprawa. Ale ogólnie dla rowerzystów jadących chodnikiem, szczególnie właśnie tam w tamtym miejscu zjeżdżającym z wiaduktu, policjanci zatrzymują i normalnie wlepiają mandaty. No i gdzieś tam oburzenie w sieci było, widziałem, że policja nie ma nic innego do roboty, tylko wlepia mandaty. Ale z drugiej strony popatrzcie na to w ten sposób. Rowerzyści jadąc po wiadukcie powinni jechać drogą publiczną, czyli ulicą, a nie chodnikiem. Tam chodnik na wiadukcie jest i tak dosyć wąski, więc jeszcze jak tam się wtrążalają rowerami, no to jest nieciekawie. Więc tak naprawdę tam z górki sobie spokojnie można zjechać rowerem, a w miejscu, gdzie jest wyjście ze szkoły, naprzeciwko przejścia dla pieszych, można włączyć się na ścieżkę rowerową i dalej jechać sobie ścieżką rowerową. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale nie. Wszyscy uparcie jeżdżą po chodniku, a potem dziwią się, że policja ich zatrzymuje. Wchodzi powoli 19, my się zbliżamy do Hallera. Na Hallera będzie ostatnia przerwa na kanapkę dzisiaj. 18.58 i 19.15 wyjedziemy na pierwsze z trzech kółek, które nam jeszcze zostaną. 19.46 na Sybiraków, 19.55 odjazd, czyli 9 minut. No dobrze, niech będzie i tak. 28 prawie już godzina się zrobiła. Teraz taki as stoi, nie wiem, czy on zaraz się nie odwróci i nie wejdzie na ulicę. Nigdy nic nie wiadomo, nie? Jedziemy w stronę Hallera i jeszcze dwa kółeczka dzisiaj mamy do zrobienia. Ciemno się robi, bo jest już po 20, 20.30, ile? 20.32 dzisiaj już zachód słońca, 2 minuty, dzisiejszy dzień 2 minuty jest krótszy od wczorajszego już. Ten czas się coraz bardziej skraca. No i co więcej? Ruch coraz mniejszy, jak to w środę. Nawet pomimo tego, że w środę zawsze wychodzą na miasto, to jednak dzisiaj niewiele tych mieszczuchów łazi. Mieszczuchów, imprezowiczów. Przy okazji pozdrawiam wszystkich dzisiejszych moich gości, którzy mi gdzieś tam przyjechali pogadać i przejechać się kawałek. Żeby nie były te autobusy puste, by były normalnie. Mam nadzieję tylko, że wszyscy z biletami jeździcie. No. Lecimy zatem dalej. Kurde, półtorej minuty opóźnienia przez te sygnalizacje. Już inaczej one działają niż wcześniej i teraz opóźnienia zaczynają się robić. Albo może po prostu czas skrócony jest na przejazd. Albo jedno i drugie. O, tutaj się szwędają po Lipowej, ale to dopiero teraz zaczęli. Wcześniej tak nie było. Jest 40 prawie. Jedziemy na przedostatnie kółeczko. Już można nawet światełko zapalić, bo ciemno się robi. Słońce już zaszło 5 minut temu. I zacznie robić się noc. Całkiem przyjemny wieczór. 20 stopni na podwórku. Nie za zimno, nie za ciepło, tak w sam raz. Już dosyć tych upałów. Ciekawe, czy jeszcze fala upałów nadejdzie, czy nie, ale chyba coś słyszałem, że w weekend. A ja w niedzielę pracuję akurat. Mam nadzieję tylko, że będzie jakiś dobry sprzęcior w niedzielę do pracy. Tym bardziej, że zmiennik ma wolne, więc będę jeździł bez zmiennika. Ale to dopiero w niedzielę będziemy się martwić. Sobota wolna, także zobaczymy. Na razie mamy środę. Jeszcze czwartek i piątek trzeba zaliczyć. Jutro linia 26, niestety znowu.
A co później? Zobaczymy. Za 10 minut będzie 21. Tu się zagęściło w centrum. Pod parasolami, w ogródkach pełno ludzi. Może nie wszędzie, bo tutaj akurat po lewej naleśniki o tej porze to już raczej niechętnie się je. Chociaż wolałbym zjeść naleśnika jak pizzę nawet. Dobry naleśnik nie jest zły. Tak samo sushi, no w sumie sushi. Dobre na każdą porę, nie? Ale sushi to głównie idzie pewnie na wynos. Ale w naleśnikach też ktoś siedzi jeszcze. Ale tam dalej widać, że się dzieje więcej znacznie. No, także życie kwitnie na mieście. Jest pełnia lata, więc nie ma co się dziwić. Miasto, właściwie centrum miasta zupełnie inaczej wygląda niż to centrum kiedyś, sprzed lat, kiedy to też w nocy się balowało na mieście. Wyjeżdżamy z Sybiraków. Godzina 21:10. I powiem wam, że śpiocha nie mam. Ten chłopak jednak wysiadł sobie o własnych siłach. Ale mam jakąś kobietę, która chyba nie wie, gdzie jest. Bo przyjechała ze mną na Sybiraku, wysiadła, niby poszła w osiedle, ale teraz patrzę, znowu przyszła, z powrotem wsiadła. I cały czas kogoś już wypytuje, ale nie zrozumiałem, gdzie ona chce dojechać. Chyba się zagubiła. Pytanie tylko, czy ona jest, tylko się zagubiła, czy po prostu coś z jej, problem ma ze sobą jakiś. Zobaczymy zaraz, tam jakaś kobieta ją niby coś tam instruuje. Zobaczymy, co dalej będzie, bo ona w tej chwili wraca w ogóle w drugą stronę. Tak jakby, może ona chciała w stronę dziesięciu jechać, bo przyjechała na Sybiraków. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Na razie jesteśmy na przystanku Mieszka I Piastowska. No, chyba wysadziły kobietę tutaj na przystanku przy szkole, czyli ona po prostu powinna wysiąść przy aptece albo tutaj jeszcze wcześniej, a pojechała ze mną aż na Sybiraków, także chyba trafiła do domu. Do domu, czy nie wiem do kogo ona właściwie. Wyglądała może na Ukrainkę, ale nie jestem pewien. Starsza osoba taka. A tymczasem my jedziemy sobie dalej. Chłopaki z MPO na bulajach szaleją. No to dojeżdżamy już na pętlę na Hallera. 21:35. Myślałem, że za chwilę 3 minutki i będę z powrotem jechał, a tymczasem 15 minut przerwy mam. Jak zwykle, 21:50 mamy wyjazd, czyli 15 minut przerwy przed nami. No niecałe 15, bo jadę tam z 2 minuty opóźniony. Bo jak zobaczyłem, to się nie spieszyłem nawet. Stoimy sobie na... Znaczy ja stoję właściwie, bo nikogo tu nie ma. Stoję sobie... Ja i koła stoimy sobie. Stoimy sobie na pętelce i sytuacja analogiczna do wczorajszej. Zaczęło wieczorem padać. Ale to taki deszcz pewnie będzie tak jak wczoraj, przelotny. Bo dzisiaj to nawet nie błyska. Wczoraj to jeszcze jakieś błyski były. Dzisiaj nic na ten temat. Także za chwilę wyruszamy na ostatnie kółeczko w strugach deszczu. Ciężko to nazwać strugami deszczu. No widać ślady na asfalcie, ale niewielki to deszczyk. Jesteśmy na Mieszka I przy właśnie przystanku apteka. No i odwołuję to, co powiedziałem wcześniej. Apteka nadal istnieje, czyli przystanek jak najbardziej aktualny.
Po prostu widocznie był remont w aptece prowadzony, bo nie było szyldu apteka, nie było w ogóle w środku nic, puste półki były i wyglądało jakby lokal został opuszczony, on chyba był po prostu w remoncie. Tak trochę myślałem, bo w takiej lokalizacji apteka dosyć dobrej, nie sądzę, żeby się zlikwidowała tak po prostu. Także odwołuję, nazwa przystanku Mieszka I apteka jak najbardziej aktualna. 22.16 dojeżdżamy do Sybiraków, 22.18 powinniśmy dojechać, a 22.22 powinniśmy wyjechać stamtąd w stronę Hallera, by zakończyć dzień dzisiejszy w pracy. I mamy zielone i możemy jechać dalej. Deszcz, powiedzmy, że nie pada, chociaż co jakiś czas szyba mokra się robi. Także to taki na postrach tylko. No i co? 23 można powiedzieć już wybiła. Jeszcze na koniec dziura. Cały dzień ją omijałem, a teraz zapomniałem na koniec. Minęła 23, pora zjeżdżać do zajezdni. 23. Skąd ty się, kobieto, wzięłaś? 23.07. Zjazd plus wszystkie papiery. 23.12 będziemy kończyć. Pora na podsumowanie. Pora na podsumowanie dzisiejszego dnia. Jak to linia 5. Dzisiaj dosyć długo, bo ponad 9 godzin. I powiem Wam szczerze, że mam już serdecznie dosyć tej piątki. Krótka trasa, no w tą i z powrotem, standardowo, więc nudzi się i jakoś nie trawię, no, takich krótkich tras. To jeszcze pół biedy, że dzisiaj nie było korków, że się nie stoi w korkach, że przynajmniej te przerwy, które są, to są przerwy, a nie fikcja. Także o tyle dobrze. Także dzień można zaliczyć do w miarę udanych. Dobrze, że dzisiaj pogoda dopisała, nie było gorąco aż tak mocno. Klimatyzację włączyłem dosłownie na pół kółka, bo temperatura podskoczyła, jak wyszło słońce, powyżej 25 stopni i dosłownie tylko na kilkanaście minut. Także jedną, nawet niecałe pół kółka przejechałem z klimatyzacją. A poza tym jeździło się całkiem normalnie, uchylone okienko. Fajnie, przyjemnie. Ludzi nie za dużo. Wiadomo, nie ma uczniów, do szkoły nie jeżdżą. Tyle co praktycznie z pracy i do pracy i to wszystko. Dużo ludzi starszych jeździ w ciągu dnia, tak do godziny 16. Zmiennik też z rana mówił, że przeważnie to ludzie starsi. Młodych niewiele, no bo tu w sumie na tej trasie to dopiero wieczorem. Młodzi się pojawiają, bo jadą na imprezy do miasta. A tak to wszystko. Głównie ludzie starsi. No, co więcej mogę powiedzieć. Pani, która się zagubiła, na szczęście drogę odnalazła. Chłopak, który miałem wrażenie, że będzie problem z nim, że będzie śpiochem, bo zaczął się rozkładać mi na kanapie. Na szczęście też wysiadł o własnych siłach. Także bez większych problemów. I to tyle na dzisiaj. Jutro linia 26 znowu, też nieciekawy rozkład, nieciekawa trasa. Nic tam ciekawego raczej się nie wydarzy. Ostatni raz jeździliśmy na 26, jak grała Jagiellonia. A jutro będziemy jeździć, nawet nie wiem jaki to będzie rozkład, ale jakiś taki rozkład o 22.50. A ja tymczasem zmierzam już do zajezdni. Wam życzę udanych urlopów, udanych wakacji. Tyle samo wyjazdów i tyle samo powrotów, by nic się nie wydarzyło złego. No i co? Zostawcie po sobie jakiś ślad jeszcze. Pamiętajcie o pytaniach. Już mam tych pytań trochę więcej. Chyba nawet starczy na kolejny odcinek Q&A, także być może niebawem pojawi się też odcinek pytań i odpowiedzi, jeśli ktoś czeka.
Może nawet już się pojawił, zanim pojawił się ten odcinek, który teraz oglądacie, bo pytania i odpowiedzi może się pojawić nawet wcześniej. Wszystko zależy, czy znajdę czas na to, by go nagrać. Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach Dziennika Kierowcy. Trzymajcie się szerokości i do następnego.